Cześć, z tej strony Graf Zero Vlog Literacki. Dzisiaj będzie poezja, ale nie jeden wiersz, bo będzie recenzja. Recenzja dwóch w miarę nowych, stosunkowo nowych tomików poetyckich. I tak sobie wymyśliłem, że to będzie recenzja taka komparatywna. Trochę porównam dwa tomiki, opowiem wam o dwóch naraz. A mianowicie będą to Wielka Konieczność Marka Kubińskiego i Notatki z ambasady Tęszo Filipa Brawaty. Kocie, czy ty sobie musisz myć dupę w momencie, kiedy ja czytam poezję? Naprawdę? No dobra. Nie pomaga. Zdecydowanie nie pomaga. Słuchajcie, obu tych panów znam z tak zwanych internetów, to znaczy nie znamy się osobiście, znamy się z różnych grup internetowych i od razu przyznam, że miałem pewne oczekiwania, miałem pewne wyrobione zdanie, które jak się okazało, no nie do końca miało jakieś pokrycie w rzeczywistości, bo wydawało mi się, że ta recenzja będzie wyglądała tak, żeby to o tym nie było, że ja się uprzedzam i absolutnie nie zmieniam zdania, ale wydawało mi się, że powiem tak, że no Brawata, niezwykły, genialny, po prostu wspaniały tomik, a ten Kubiński, no taka nie moja do końca poezja. Tymczasem nie. Tymczasem okazuje się, że nie, ale dlaczego nie, to o tym za chwilę. Wynika to mniej więcej z tego, że wiersze Brawaty znam z internetu, znam z różnych właśnie grup o poezji, bardzo, bardzo je lubię. Natomiast twórczości Marka Kubińskiego nie znałem wcześniej, znaczy nie poetyckiej, bo twórczość jego na YouTubie, śmieszne filmy, które zamieszcza, bardzo fajne zresztą, to tak. Tym bardziej, że jak ten tomik kupiłem, otworzyłem sobie jeden wiersz, nie pamiętam na który trafiłem, ale na któryś, który mi zupełnie nie podszedł i wydawało mi się, że to będzie taki parnasizm tylko białym wierszem, a tymczasem nie, tu nie ma chyba żadnego białego wiersza, no ale po kolei, powoli i od początku do końca. Może zaczniemy od Filipa Brawaty i od Notatek z ambasady Tęszo. Nie wiem, czy to w ogóle dobrze wymawiam, ale chyba Tęszo. Skąd ten tytuł? Tytuł bierze się od pierwszego wiersza i w zasadzie jeszcze do tej tematyki japońskiej chyba dwa kolejne nawiązują. Chodziło nawet trzy. Chodziło o trzech pierwszych Japończyków, którzy przeszli na katolicyzm i w ramach jakiejś takiej misji dyplomatycznej no, wyruszyli w podróż po Europie. To było w czasach, kiedy chrześcijaństwo było w Japonii, nie było zakazane, a wkrótce oczywiście miało się to zmienić. I ten pierwszy wiersz, bardzo ładny zresztą, do tego tematu nawiązuje. No. Pozostałe zresztą też gdzieś tam się w tej japońskiej tematyce obracają, ale później już wszystko zaczyna się zmieniać. I ten tomik Brawaty jest bardzo, ja bym go nazwał bardzo herbertowskim. Na różnych płaszczyznach. Znaczy, po pierwsze, wiele z tych wierszy, nie wszystkie, ale wiele, to są wiersze wolne. Większość z nich, poza bodaj jednym, to są wiersze białe. Są też dwie prozy poetyckie. Spora część z nich jest zakorzeniona w kulturze. O tym będę mówił pewnie przy jednym i drugim poecie, że ja najbardziej lubię w poezji, powtórzę to jeszcze pewnie, jak jest taka zahaczka kulturowa albo historyczna, no to jest niesamowite. Jeżeli są wiersze, które są tylko takim wrażeniem, opisem wrażenia poety, który tam, nie wiem, ogląda zachód słońca czy coś, to nie do końca jest to moje. No powiecie mnie, to jest istota poezji. No dobra, niech będzie. No ja wolę te inne wiersze. Idź sobie, kocie, idź sobie stąd. Tak, tak, bardzo dobrze. Więc tutaj miałem takie wrażenie, miałem takie oczekiwania, że znajdę coś, co Brawata pisze, opublikuje w internecie, czyli wiersze rymowane, wiersze bardzo rytmiczne i wiersze takie z taką, no powiedziałbym,
klasyczną formą, to może źle brzmi, ale odnosząca się jednak do tej dawnej poezji, tak? Tymczasem, no, bardziej to jest herbertowskie niż takie dawne. I to nie jest, i to z jednej strony nie jest źle, ale z drugiej strony mam wrażenie, że lepiej wypada brawata, kiedy rymuje, niż kiedy nie rymuje. Tak, no takie wiersze, na przykład Starość Piłata, tak? Bo tu będą nam się przewijały postacie historyczne, będą nam się dawne czasy przewijały. Starość Piłata, Paradoks Goi, Czyściec Filozofów, świetny wiersz. Ta Starość Piłata na przykład bardzo mi pachnie wierszem Herberta o Barabaszu. Mam wrażenie, że tutaj było to zdecydowanie inspiracją. Ten jedyny rymowany wiersz to jest Lekcja martwego języka i właśnie tutaj, jak autor podaje, że na podstawie filmu Kuśniewicza, więc odwołujący się do tego obrazu filmowego. Nie wszystkie są wolne, bo ten największy, ja bym powiedział może nawet taki mini poemat, tutaj autor go nazywa cyklem, no to cykl dystychów, tak? Czyli po dwa wersy. Bardzo ładne zresztą, bardzo, no znaczy może nie wszystkie metafory mi tutaj podeszły, ale ładnie się to czyta. Naprawdę jest to taka bardzo spokojna, bardzo klasyczna poezja, aczkolwiek też może nie do końca moja. Mimo wszystko znacie jednak trochę wyrobienia poetyckiego. Widać, że to nie są pierwsze wiersze tego autora. Widać, że miał z czego wybierać, chcąc pokazać tutaj jakąś swoją szerszą twórczość. I ja wam przeczytam. Tutaj z jednego tomiku jeden wiersz, z drugiego tomiku drugi wiersz. Z tego wybrałem ostatnią prozę poetycką. Być może ona jest mało charakterystyczna dla całości, ale moim zdaniem poza formą, z którą raczej nie byłem do tej pory u tego twórcy zaznajomiony z prozami poetyckimi, ma najwięcej z niego właśnie. Tytuł: Zatopione miasta. Nie upodobał sobie grodobójców. Ilekroć mongolskie jazdy podchodziły pod mury miast Rusi, drżących jak płomyki, kuszących złotymi jabłkami cerkwi, on otwierał właz ziemi i przykrywał niedoszłą zdobycz wodami jeziora. Ocaleni mieszkańcy prowadzili odtąd żywot umarłych, oddając się śpiewom w chórze i paleniu kadzideł, a czasem tęsknemu spoglądaniu ku górze. Oszukany Kubilaj Khan ściągał uzdy wierzchowca i ruszał stępem na zachód. Historia powtarzała się wiele razy, aż wreszcie nie było na świecie miasta, od Wenecji przez Aleksandrię po Kraków, które nie zostałoby przykryte przez wodę. Odtąd Kubilaj Khan błąka się po ziemi, zostawiając po sobie ogniska i kości zabitych zwierząt. Bardzo ładne. Bardzo ładne dlatego, że no, po pierwsze ładnie napisane, po drugie odwołujące się no przecież do Świtezi chociażby, tak, ale wielu też legend miejscowych, opowieści o tych zatopionych miastach, ukrytych miastach przed najazdem tatarskim. Sobie w ogóle wyobraźmy, dzisiaj na ten najazd tatarski to tak patrzymy sobie jak na, no tak, to Herbert chyba tak ładnie pisał o tych wojnach starożytnych, tak, że to taki fresk, tak, dla nas to też jest taki fresk, ale jak popatrzycie na te legendy o tych zakonnicach, które się gdzieś tam ukrywały i tam coś się przykryła, ziemia, nie wiem, do nieba wzięte zostały i tym podobne rzeczy, czy o tych miastach zniszczonych, zatopionych i tym podobnych sprawach. Jak sobie na takie rzeczy patrzymy, to nie uświadamiamy sobie chyba, jaka to była katastrofa, jaka to była hekatomba, jaki to był straszliwy najazd, najazdy w ogóle na ziemię polskie, tak? Ale jednocześnie jest to też to, co bardzo cenię u tego twórcy. Widać tutaj też takie trochę poczucie humoru, takie trochę potraktowanie tego tematu, oczywiście z szacunkiem, odniesienie się do tej dawnej historii, do tej historii właśnie z Mickiewicza chociażby, ale z takim zdrowym dystansem, tak bym to nazwał. Bardzo ładna rzecz, naprawdę, bardzo sympatyczna, ale oczywiście wiele rzeczy tutaj jest poważnych, a ja zdecydowałem się na przeczytanie czegoś takiego, może trochę mniej poważnego. No same te pierwsze wiersze to też oczywiście poważne.
Nie tylko one zresztą. Tak więc jaka jeszcze jest ta poezja? Bo myślę, że jednego i drugiego twórcę można by było nazwać konserwatywnym, ale to będzie zupełnie inny konserwatyzm w tym przypadku i zupełnie inny w tym to jeszcze zobaczymy. Tutaj on będzie się wyrażał przede wszystkim w formie i w tematyce, bo tutaj nie są to wiersze religijne, na pewno, na 100%, ale temat chrześcijaństwa, temat religii, temat Boga gdzieś tam się będzie przewijał, chyba w tym Piłacie najmocniej, w pozostałych raczej w trochę innym być może ujęciu, ale bardzo ciekawy w każdym. Natomiast muszę przyznać, że o ile właśnie tomik Brawaty bardzo podobał mi się, naprawdę, o tyle w tomiku Kubińskiego są takie wiersze, które mnie absolutnie powaliły na kolana. I nie wszystkie, oczywiście, jest ich kilka, ale kilka wierszy na tomik, no to jest już bardzo dużo, tak? Jak kilka piosenek na płycie ci się podoba, to jest świetnie. Natomiast, niesamowite pióro. Tutaj z tyłu możemy przeczytać, że debiutancki tomik inspirowany srebrnymi i złotymi wiekami europejskiej poezji. Moim zdaniem zdecydowanie srebrnymi, bo tutaj brzmi Błok. W tych wierszach brzmi Błok. Ja po prostu uwielbiam poezję Błoka, bo to był słuch absolutny. To był facet, którego poezja gra i śpiewa. No przynajmniej te wiersze, które znam. Ten wielki tomik tam czeka na rozpakowanie. Ja go pokażę za jakieś pewnie tam 2 miesiące. Jak będę robił podsumowanie, to wam wtedy wyjmę, bo już go kupiłem i czekam, nie mogę się doczekać na otwarcie. Ale to był taki poeta właśnie, ten srebrny wiek poezji rosyjskiej, gdzie to wszystko grało i brzmiało. Genialne wyczucie rytmu i rymu. No, rzadko u kogoś się zdarza, a u Kubińskiego się zdarza. Bardzo, bardzo, bardzo dobra, bardzo rytmiczna poezja. A jeżeli chodzi o temat, to jest tutaj bardzo różnie, bo wiele wierszy to też są takie po prostu poetyckie opisy, no. Na przykład czego tutaj? Polskie równonoce, listopadowy dom, wieczór. I te wiersze jakoś mniej cenię. Grudzień, tak, prawda? Bardzo ładne, nie mogę powiedzieć, że nie, ale tak jak mówię, no, ja muszę mieć konkret, ja muszę mieć historię jakąś, tak? Bliżej mi do epiki rymowanej niż do liryki, ale nie, te liryczne tam przemyślenia, na przykład Fryderyka II Hohenstaufa, czemu nie, świetna rzecz. Bardzo mi się Medea spodobała. Ja kiedyś planowałem taką powieść, nawet zacząłem ją pisać właśnie o Medei z tej takiej w ujęciu takim, no, bardzo cielesnym, że to było to, co było z tej historii najważniejsze, ta cielesność, namiętność, pożądanie ciemne, mroczne, ponure, tak jak to mam wrażenie, że w ostatnich wersach wykłada nam tutaj Kubiński. Dużo tutaj, jak to ładnie pisze, a nie, to chyba we wstępie było, o odrzuconych talentów symbolistów, bla, bla, bla. Nie mogę teraz tego znaleźć. O różnych odrzuconych ideach, zapomnianych systemach i tym podobnych rzeczach. Dużo tutaj tego. Jest przepiękny wiersz, który być może się kiedyś w jednym wierszu u mnie pojawi, gdzie autor jako podmiot liryczny tworzy sobie faszystę w Salo. Wiersz jest piękny, ale bardzo niebezpieczny, mam wrażenie, dla autora, no bo dzisiaj napisać taki wiersz i nie zrobić z tego podmiotu lirycznego potwora, no to można się narazić i to mocno, więc drogi na salony chyba niestety zamknięte, a może nie. Jest trochę niczego, chociaż ja akurat niczego nie znoszę i nie trawię, ale mimo wszystko bardzo ładnie się o nim czyta. O, albo ten wiersz Pęki, nie chodzi tutaj o pęki jakiś, nie wiem, przyrodnicze, domyślcie się jakie. Mimo wszystko jest to bardzo ładne, to gra i śpiewa, słuchajcie. I jeden wiersz też wam przeczytam. Czarna Polska, piękny. Czarna Polska zmartwychwstańców, czarna Polska martynistów, czarna Polska ostrych szańców, czarna Polska wiecznych 300. Czarna Polska legionistów, czarna Polska lisowczyków, czarna Polska symbolistów, czarna Polska sztyletników,
Czarna Polska Bolesławów, Czarna Polska Grabińskiego, Czarna Polska Czarnych Stawów, Czarna Polska Micińskiego, Czarna Polska, Polska Młoda, Czarna Polska Rzewna Tkliwa, Czarna Polska Opiumowa, Czarna Polska Cierpiętliwa, Czarna Polska Zamachowców, Czarna Polska Romantyków, Czarna Polska Grobnych Kopców, Czarna Polska Tajnych Rytów. Czarna Polska Duchów Dziewic, Czarna Polska Cierni Freski, Czarna Polska Oleszkiewicz, Czarna Polska Przybyszewski, Czarna Polska Jakub Szela, Czarna Polska jak Oliwa, Czarna Polska Mysz Popiela, Czarna Polska Pamiętliwa, Czarna Polska Dzikich Scytów, Czarna Polska Rojstów Mowa, Czarna Polska Bólu Szczytów, Czarna Polska Barokowa, Czarna Polska Świętych Łotrów, Czarna Polska Łez Zakątek, Czarna Polska Wieczny Powrót, Czarna Polska, Wielki Piątek. Słuchajcie, ten wiersz ma formę litanii, jak słyszeliście, ale litanii takiej bardzo obrazoburczej, no bo nie skierowanej do Boga, tylko do jakiejś idei, idei bardzo ludzkiej, bardzo namacalnej. Czarna. Dlaczego czarna? No to słuchajcie, tutaj się, jak to się ósmoklasistom robi, tam Redutę Ordona, i się mówi, dlaczego tu Mickiewicz Rosjan odmalował na czarno, a Polaków na biało? No bo czarne to śmierć, zło i tak dalej. No tutaj mam wrażenie jednak, że chodzi po prostu o naszą czarną reakcję, ogólnie rzecz biorąc. Czarną reakcję, czyli ludzi o takich skrajnie reakcyjnych poglądach. Tutaj idee skrajnie reakcyjne, ale nie mam tutaj na myśli takiego konserwatyzmu no, w stylu profesora Bartyzela, tak? To jest reakcja bardzo szalona, dzika, romantyczna, młodopolska, tak? Fascynujące jest to w tym, że do takich idei, do takich twórców, którzy kiedyś w ogóle nie byli kojarzeni, no gdzie Mickiewicz? No miał może ten moment konserwatywny swojej twórczości, ale raczej nie, tak? Gdzie Przybyszewski w ogóle? A jednak okazuje się, że w tym, co dzisiaj prezentuje literatura i w tym, co dzisiaj prezentuje świat, tamci jawią się nam jako reakcyjni. I tak to pięknie w tej czarnej Polsce wygląda. No mamy tutaj sztyletników. Sztyletnicy to przecież w przełożeniu na dzisiejsze zwykli terroryści. Ale jaka piękna legenda, wspaniała, piękna, a tylko piękno się w życiu liczy, prawda? Niesamowity wiersz. A, no i w finale Wielki Piątek. Wielki Piątek, czyli Dzień Śmierci Chrystusa. Można by więc powiedzieć, że idea martwa. Ale pamiętajmy, że po Wielkim Piątku zawsze przychodzi Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania, więc być może i dla tej czarnej Polski też kiedyś to nadejdzie. Bardzo serdecznie polecam obydwa te tomy. Już podsumowując tak powoli, to brawate, znaczy tak, inaczej powiem, Kubińskiego oceniłbym tak na punkt wyżej niż brawate, chociaż w tym przypadku będzie to naprawdę kapitalny tom, w tym przypadku będzie to tomik bardzo dobry. To jest coś, czego ja w poezji głównonurtowej współczesnej dzisiaj nie znajduję. Podobnie pisze, jeśli chodzi o zachowanie rytmu, o słuch do poezji, podobnie pisze Podsiadło i to jeden z tych nielicznych twórców współczesnych, którego ja jeszcze jestem w stanie czytać, do tych głównego nurtu oczywiście, ale jeśli chodzi o Podsiadłe, to tam z kolei z treścią są problemy, no mówiłem o tym kiedyś, ale to faktem jest to, że ma ten człowiek słuch, zdecydowanie. Natomiast no, trzeba szukać jednak tutaj gdzieś w tomikach wydawanych na niewielką skalę i takie, które się do poezji głównonurtowej no nie trafiają, po prostu nie trafiają, a szkoda, a wielka szkoda. Słuchajcie, polecam wam jeden i drugi. Jeżeli szukacie czegoś takiego właśnie w dawnym stylu, to tak, każdy z tych tomików myślę, że wam się na swój sposób powinien spodobać. Kubińskiego warto w ogóle czytać na głos, bo to wtedy słychać, jak te wiersze wspaniale brzmią w uchu nam, tak? Dobrą poezję naprawdę trzeba czytać na głos. Natomiast brawatę czytałbym na głos też, ale w innym, trochę może w innym nastroju. To są wiersze zdecydowanie bardziej spokojne. Takie, które
raczej trzeba przemyśleć w pierwszym rzędzie niż poczuć. Być może do nich jeszcze kiedyś wrócę, w sensie tutaj na filmikach moich. Myślę, że do Kubińskiego to szybciej niż później. Się kiedyś w jakimś jednym wierszu pewnie to ten o tym faszyście pojawił, bo chciałem go wam zaprezentować i zapytać, co w ogóle o takich kontrowersjach w poezji sądzicie, więc czekajcie, bo pewnie niedługo, bo... nie mam teraz jakiegoś pomysłu na filmy, więc ciężko mi powiedzieć, co się niebawem pojawi. Pewnie będzie coś z czarnej serii, bo kończę całkiem niezłą książkę z piwu, ale co z większych rzeczy, to na razie mi jeszcze nic do głowy nie przychodzi. Pożyjemy, zobaczymy. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze, bez pardonu.